Zrobić złoty medal w judo. To największe marzenia 13-letniego Grzesia Malińskiego, który wraz z rodzicami pokonał długą drogę. Drogę po zdrowie. Grzesiu choruje na zespół Recklinghausena, czyli nerwiakowłókniakowatość. Pod koniec lutego przeszedł poważną operację usunięcia z nogi guzów. Bawiliśmy się bardzo, bo było też prawdopodobieństwo, że nie będzie sprawna stopa, że palcami nie będzie ruszało. Cały czas była ta prawdopodobność i jeszcze nie wiedzieliśmy, bo profesor powiedział, że jest taka możliwość, że wytną to, co jest najważniejsze. Jeżeli będzie bardzo zaatakowana stopa, to dziecko nie będzie chodziło. Też była taka możliwość. Przedstawili nam 4 warianty. Udało się wszystko. Z tego, co lekarze mówią, operacja się udała. Kiedy byliśmy w poniedziałek na zmianie opatrunku, po zdjęciu tej łupki gipsowej Grzesiu ruszał stopą, także wiemy, że wszystko jest ok i będzie chodził. Operacja trwała 3,5 godziny. Dla Marka Malińskiego to było najdłuższych 210 minut w życiu. Wtedy po prostu jest strach tylko, jak to będzie, czy się uda. Prawda jest taka, że ta operacja mogła być jeszcze dłuższa, gdyby była konieczność przeszczepu nerwu, to wtedy by to się mogło 6-7 godzin nawet trwać. Na szczęście przeszczep okazał się niekonieczny, ponieważ ten nerw nie był tak mocno zniszczony, nie trzeba go było całego wycinać. A myśli, tak jak mówię, nie ma żadnych. Człowiek wtedy jest jakby wyprany. Myśli tylko o tym, co tam się dzieje z Grzesiem, kto tam go teraz kuje, co tam się ten, ale to krąży bardziej tak wokół tego, czy jest bezpieczny, czy go to nie boli, czy śpi, czy nic się nie dzieje, niż nie wybiegają te myśli dalej niż do momentu, kiedy na pooperacyjnym się tam jeszcze się dziecko zobaczy. Choroba to czas próby dla całej rodziny. To lekcja wiary, miłości, nadziei, ale także wytrwałości i determinacji. Jak wyrzucam oknem, wracać drzwiami. Jak wyrzucam drzwiami, wracać drugim wejściem. Po prostu szukać wszędzie, gdzie tylko jest możliwe. My zwiedziliśmy kilkanaście szpitali w Polsce i się okazało, że ktoś jednak chciał się podjąć. Gdyby się w Polsce nie chcieli podjąć, stanęlibyśmy na głowie, operowalibyśmy go w Niemczech. No, wszystko jest możliwe. Pewnie są przypadki, które no, niestety już medycyna nie da rady, ale trzeba próbować. Trzeba wierzyć, że jednak się uda. Nam ta wiara pomogła, myślę, bo mogliśmy się też załamać, nie wiem, zoperować go w pierwszym lepszym szpitalu, nie chodziłby, no trudno, no Bóg dał, Bóg zabrał, a tutaj się okazało jednak, że idzie, ale to wymagało tego chodzenia, tej wytrwałości i to jest taka podstawowa rzecz, która jest potrzebna tym wszystkim ludziom, którzy mają takie problemy jak my z Grzeskiem. Rozmowa z innym człowiekiem bardzo dużo daje, który nas stara się podtrzymać na duchu, prawda? To jest bardzo ważne. Wasi znajomi, przyjaciele się sprawdzili? Jak najbardziej. Mamy grono znajomych, którzy nas nie zawiedli w trudnej sytuacji. Ale też co obiecałeś trenerowi? Tak, że będę złoty medal w judo. I co? Aktualne? Aktualne. Kiedy zaczynasz treningi? Od przyszłego roku szkolnego. Przed Grzesiem jeszcze długa rehabilitacja, egzaminy kończące 6 klasę, wybór gimnazjum i w końcu upragnione treningi judo i lekcje gitary. Możecie zdrowić dużo zdrowia i szczęścia. No, i żebyśmy niedługo mogli zobaczyć, jak biegasz. No, właśnie. To umawiamy się na maj na bieganie. Dobrze.